I znów zatoczyliśmy siedmiodniowe koło. Może dla kogoś to było 7 dni tłustych, może dla kogoś 7 dni chudych. Może ktoś przeżył wielką radość, może ktoś przeżył wielki smutek. Wracamy do tego miejsca, które jest początkiem zawsze nowego tygodnia, pierwszy dzień. Przychodzimy po przekonanie, że jesteśmy jak źrenica w oku Pana Boga, bardzo dla Niego ważni, że o nas nie zapomniał. Przychodzimy po pokarm duszy, przychodzimy po światło, przychodzimy po naukę. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela, idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Zatrzymajmy się w naszej refleksji nad pierwszym czytaniem z Księgi Wyjścia. Po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Pamiętacie, kochani, jak Mojżesz wyprowadzał lud z Egiptu? Ile to było zamieszania, bo chciał ich wyprowadzić, to Faraon im jeszcze dołożył roboty, to ludzie się na Mojżesza wkurzyli: po co denerwujesz Faraona, mieliśmy święty spokój. To potem były te plagi egipskie, kapłani egipscy odpowiadali podobnymi cudami, wszyscy cierpieli, zamieszanie, no... I w końcu się Faraon złamał, wypuścił lud, ale tylko się na chwilę złamał, bo potem posłał za nimi 600 rydwanów. No i w końcu, pamiętacie, przez Morze Czerwone wyszli z Egiptu. Nieprawdopodobnie, 400 lat tam byli. Wyszli z Egiptu, wolność, i zaśpiewali pieśń wspaniałą, dziękczynną na cześć Pana Boga. Ogólny entuzjazm, postanowienia, że temu Bogu będziemy służyć. A schody się znowu zaczęły, i to bardzo szybko. Bo na pustyni nie da się mieszkać. Nie da się mieszkać na pustyni. Kochani, to jest obraz życia duchowego wielu z nas. Ilu z nas natrudziło się, żeby wyjść ze swojego Egiptu, z jakiejś niewoli? Ilu panów się natrudziło, żeby wyjść z alkoholizmu? Zresztą pan niestety też ten grzech dotyka i kobiet coraz częściej. Ilu ludzi się natrudziło, żeby wyjść z masturbacji? Ile małżeństw się natrudziło, żeby wyjść z kłótni? I w końcu wyszli z tej kłótni. Wyszli z tej masturbacji. I była pieśń radosna. Mąż z żoną: kochanie, przepraszam cię za ten rok milczenia, co ci tak dokuczałem. No super, mężu, teraz już będzie dobrze, a za miesiąc znowu. Bo kochani, problem polega na tym, że nie wystarczy wyjść z Egiptu. Wyjść z Egiptu to jest duża sprawa, żeby się oderwać, ale jak wychodzi się z Egiptu, to się trafia na pustynię, a na pustyni nie da się żyć. I co oni zaczęli na tej pustyni robić? Zaczęli wspominać Egipt. No źle było, ale było co jeść. Ale garki były z cebulą, z mięsem, pory, i mogliśmy sobie tam umierać. Chałupy były marne, ale były. Praca była tragiczna, ale tam ktoś nam coś dawał za to, a tu na pustyni to jest jeszcze gorzej. I wielu ludzi jest rozczarowanych. Dziękuję za taką świętość. I wielu ludzi wraca do grzechu. Wielu ludzi jest na pustyni, a serce ma ciągle w Egipcie.
Ja to wspominałem kiedyś, jak rozmawiam z ludźmi, którzy wyszli z jakiegoś grzechu, no wyszli z jakiegoś właśnie pijaństwa, z jakiegoś romansu strasznego i przychodzą do księdza na spowiedzi, coś tam gadamy i na chwilę zahaczymy o ten stary okres. I mówię, no pan to za sobą przecież ma gehennę z tą gorzałą. Oj, piło się, proszę księdza, piło się, ten uśmiech na twarzy taki, oblizanie się, ho, ho. Ja mówię, panie, nie, proszę księdza, nie, broń Boże, to straszna gorzała, to przekleństwo jest dosyć. Ale jeszcze się wzdycha, ach ci kumple, żeby ich tak znaleźć, żeby tak pójść do wiwatu z piątku na niedzielę. My mamy, on wyszedł z pijaństwa, on rzeczywiście stara się być porządny, ale kochani, problem polega na tym, że nie wystarczy wyjść z Egiptu, trzeba się nauczyć nowego życia. Pamiętacie, Jozue wysłał, Mojżesz wysłał Jozuego, Kaleba i innych, żeby zobaczyli tą ziemię obiecaną. Oni wrócili i powiedzieli, ziemia obiecana jest piękna, ale jak tam strasznie jest dojść. To demony zawsze ci mówią. Nie zafascynuje cię nigdy Kościół tak, jak cię fascynował grzech. Nie będziesz nigdy z taką pasją czytał Biblię, jak czytałeś pornografię. Nie będziesz nigdy z taką pasją miał relacji z Chrystusem, jaką miałeś z kochanką. Wiesz, i demon to mówi. I nam się odechciewa iść do tej ziemi obiecanej. To ja, proszę księdza, będę musiał być taki świątobliwy, taki porządny. I kochani, wielu ludzi się błąka. Wielu ludzi wraca z powrotem do Egiptu. To teoretycznie było możliwe, że ci ludzie by ukamienowali Mojżesza i wrócili do Egiptu. A potem pewnie by się im znowu zachciało z niego wyjść. I wielu ludzi tak żyje, na pustynię i z powrotem do grzechu. Trzeba pójść do ziemi obiecanej. Ona jest naprawdę piękna, choć ja wiem, że człowiek, który był zniewolony jakimś grzechem, no, trzymajmy się już tych przykładów alkoholizmu, jemu się nie wydaje, że trzeźwość może być fascynująca. Co ja, proszę księdza, wieczorami będę robił? Książki czytał? Niech ksiądz nie żartuje, o Jezu. Niech ksiądz nie żartuje. Browarki i telewizor. To była przestrzeń. Przestrzeń mojego istnienia. Proszę Państwa, może nie książki, może nie różaniec, ale proszę mi wierzyć, że życie Boże, czyste, ma wiele fascynujących form. Tylko ja wiem, że jak na początku się my widzimy te nowe formy życia, do których jesteśmy wezwani, to stawiamy to pytanie, które postawili Żydzi, jakim Pan Bóg mannę zesłał. Manchu, co to jest? Co to jest? To mi ma zastąpić mój ukochany tam Okocim, czy coś takiego? Ta książeczka, co mi ksiądz daje, to jest niemożliwe, żeby mi to zastąpiło. Żyć w czystości, tak będę się z dziewczyną spotykał i tak będziemy do teatru chodzić, tak? I nic z tych rzeczy. To jest niemożliwe. Jest możliwe. Jeśli nie zejdziecie z Egiptu, jeśli nie zejdziecie z pustyni do ziemi obiecanej, to wrócicie z powrotem do Egiptu. Trzeba przewędrować ten czas. Ja mówiłem, jakie to jest ważne, znaleźć sobie swój świat. Ten przykład tu parę lat temu mówiłem, mam nadzieję, że są nowi słuchacze. O tym panu, który właśnie no, zaczął pić i żona go tak bardzo prosiła, żeby przestał pić. I tak się do wszystkich świętości już odwoływała i on powiedział któregoś dnia, nie wypiję. Ta moja żona tak mnie prosiła, nie wypiję. Wrócił do domu trzeźwiutki jak dziecko, żona w niebo wzięta, obiadek zrobiony, świece się palą, żona pięknie ubrana, zjedli sobie obiad przygotowany taki pod gust męża, potem przeszli do dużego pokoju, tam było cappuccino, tam było ciasto, w narożniku usiedli, oglądali telewizję, jakiś serial i ten mąż mi opowiadał, tak położyłem głowę na ramieniu, tak jadłem to ciasto, piłem to cappuccino i myślałem, ale się jutro spiję. Bo żona go próbowała wciągnąć w swój świat, a to nie był świat tego faceta. Mężczyzna musi znaleźć swój świat, w którym będzie żył. Kobieta musi znaleźć swój świat. Dziecko musi mieć swój świat, dorosły musi mieć swój świat, człowiek starszy musi mieć swój świat. Swoją ziemię obiecaną trzeba ją znaleźć, bo inaczej będziemy ciągle żyli właśnie w takim rozkroku. Drodzy bracia i siostry, spotykamy w pierwszym czytaniu Żydów, którzy są na pustyni. W pewnym sensie na pustyni są też ludzie, o których dzisiaj mówi Jezus. Jezus, widząc tłumy, litował się, bo byli znękani i porzuceni. Otóż to znękanie i porzucenie to jest nasza pustynia. Ciekaw jestem, czy podzielicie moje zdanie, że właśnie wielu ludzi żyje dzisiaj jako znękanych. Nękanie, czyli takie, wiecie, drobne, uciążliwe, ciągła jakaś taka zaczepka, jakiś taki może niegroźny sam w sobie, ale częsty cios, takie poruszenie, pchnięcie kogoś. Ludzie są znękani tempem życia, ludzie są znękani ciągłymi jakimiś atakami, jakimiś gierkami psychologicznymi, które media na nich uprawiają.
I ludzie są po prostu, ktoś mówi, proszę księdza, ja takiego w zasadzie nic nie robię, jestem taki zmęczony tym wszystkim. I ludzie są porzuceni. Tylu mamy przyjaciół w mediach, tylu ludzi się do nas uśmiecha. Jeden pan, młody człowiek, biznesmen, który dostał zawału w wieku lat 30, mówił, proszę księdza, to nieprawdopodobne, ale przez ten zawał, jak leżałem w szpitalu, to się zorientowałem, kto naprawdę jest ze mną. Z firmy raczej mnie nikt nie odwiedzał. Przy moim łóżku codziennie rano pojawiał się ksiądz, nawet sympatyczny facet, przynosił mi komunię i pogadał ze mną parę minut, a po południu przychodziła matka. Dwie osoby, które najbardziej w życiu krytykowałem, księża i matka, oni do mnie przychodzili. Przez cały pobyt w szpitalu. Matka nie opuściła jednego dnia, ksiądz też był co rano. Jesteśmy porzuceni. Jesteśmy porzuceni i rzeczywiście się Pan Jezus zatroszczy i rodzona matka najczęściej. I wtedy przywołał do siebie 12 uczniów. Jezus, widząc tłumy, te znękane, zmęczone, utrudzone, zagubione, przywołuje do siebie 12 apostołów i posyła ich na misję. Drodzy bracia i siostry, to jest dopiero 9 i 10 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, a cała Ewangelia świętego Mateusza to jest 28 rozdziałów. Czyli jesteśmy dopiero w 1/3 księgi Ewangelii Mateusza, a Jezus już wysyła uczniów. Chciałby się powiedzieć, Panie Jezu, przecież jeszcze szkolenie nieskończone. To jest dopiero 1/3 Twojego kursu przygotowawczego dla apostołów. Jeszcze musisz ich wielu rzeczy nauczyć, jeszcze wielu rzeczy musisz ich wyćwiczyć. A Jezus się spieszy. Tak często Wam powtarzam, Jezus się ciągle spieszy, Jezus ciągle przyspiesza, Jezus ryzykownie przyspiesza. Ale chciałoby się powiedzieć, takie czasy. W ilu to filmach, w ilu książkach był ten problem, wojna, powstanie i ktoś mówi, popatrzcie, dzieci posyłają na wojnę. Bo taka była prawda, że bardzo często na front szli ci, co mieli lat 14 i 16, ale trzeba było walczyć. I też można powiedzieć, Panie Jezu, oni są jeszcze nieprzygotowani. Ale kiedy Jezus patrzył na te tłumy, kiedy patrzy na nas, znękanych i porzuconych, decyduje się na taki gest. Oczywiście oni potem wrócili z tej próbnej misji, ale Jezus już udziela im takiej bardzo poważnej władzy. Władzy nad duchami nieczystymi, daje im władzę nad wszelkimi chorobami i wszelkimi słabościami. Jezus jest taki niecierpliwy. Jezus się nie może doczekać, kiedy ludziom będzie dany ten pokarm niebieski, kiedy właśnie tych wszystkich znękanych i porzuconych otoczy serdeczną opieką. Drodzy bracia i siostry, ta Ewangelia dzisiejsza o powołaniu apostołów, posłaniu uczniów, tak dobrze trafia w ten czerwcowy czas, bo jest to czas w Kościele Polskim, czas święceń kapłańskich, jak Polska długa i szeroka, i czas prymicji. My się dzisiaj w Kościele Świętej Anny o godzinie 19 też będziemy radować mszą świętą prymicyjną księdza Seweryna, który ma 2 tygodnie kapłaństwa. To jest taki w ogóle ksiądz dopiero jeszcze na dotarciu. I będzie tu odprawiał swoją pierwszą mszę świętą. I sytuacja od wieków się powtarza. Ciągle jest pustynia, głośna, kolorowa. Ciągle są ludzie znękani, ciągle są porzuceni. I jest ta góra. Rozbili na pustyni obóz naprzeciwko góry. Tylko wszyscy na górę nie wejdą. Jezus posyła niektórych. Posyła kapłanów, posyła młodych chłopaków na tą górę formacji kapłańskiej, formacji osoby duchownej i mówi do nich z góry. I mówi tak, jak powiedział do Mojżesza. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Proszę Państwa, co Bóg każe mówić nam księżom? Nie mówi, mów mądrze, mów przekonywująco, mów inteligentnie, mów głęboko. Mów to, co ja mówię. Czasami ci się będzie wydawało to głupie, czasami nielogiczne. To jest, kochani, proszę Państwa, taki dramat, mówię to w cudzysłowie, Kościoła, że my, księża, prowadzimy was drogą, której sami do końca nie rozumiemy. I od czasu do czasu musimy wam powiedzieć coś dziwnego, szokującego, nielogicznego, i mówicie, co ksiądz przez to rozumie? Ja właśnie nie wiem. Przecież jak Jezus mówił, to się w głowę pukali i odchodzili od Niego. Bo wyjście z tego więzienia, w którym my jesteśmy duchowym, jest po części nielogiczne. I dlatego jest kwestia zaufania. Rozmawiałem kiedyś z pewnym teologiem
I mówię mu, księże, ksiądz jest tak obyty w tych sprawach teologicznych. Jakie ksiądz daje ludziom argumenty za antykoncepcją? On mówi, są argumenty za stosowaniem naturalnej metody poczęć. Ale w istocie, jeśli ktoś chce, to sobie te argumenty jak pstrykiem odrzuci. W istocie sprowadza się do tego, ufasz Kościołowi? To jest kwestia zaufania. To jest kwestia zaufania. Ciągle w nauce Kościoła znajdujemy problemy, nad którymi się ludzie dziwią. Teraz ostatnio, nie wiem czy to zbieg okoliczności, sporo osób pyta mnie o Matkę Bożą. Być może to nasi bracia protestanci gdzieś tam kolportują artykuły czy książki, w której podważają sens właśnie pośrednictwa Matki Bożej. Dlaczego ta Matka Boża, dlaczego Kościół ją nazywa pośredniczką? Przecież Pan Jezus jest wystarczającym pośrednikiem. Pan Jezus złożył ofiarę za cały świat i nie trzeba go uzupełniać. No logicznie tak. To dlaczego ta Matka Boża taka ważna jest w Kościele katolickim? My odczytujemy tak, bo się Panu Bogu spodobało. I tutaj ludzie pyszni mają kłopoty. No spodobało się, ale żeby to było logicznie uzasadnione, żebym ja to zrozumiał i powiedział, okej, Matko Boża, masz prawo mieć taką rolę w Kościele. Żebym ja to powiedział, Jan Kowalski. A ja tej Matki Bożej jej roli nie rozumiem, a tu Kościół mi ją daje do tego, żebym ja ją kochał i szedł jej drogą. Czy tak samo z Eucharystią. Wielu ludzi o wiele bardziej lubi chodzić na jakieś sympozja katolickie, bo tam sobie można usiąść w fotelu i logicznie żonglować pojęciami. A ja tej mszy świętej nie rozumiem. Jak to, że w tym chlebku jest Bóg? Jak to się dzieje, że jak łykam ten chlebek z wiarą, to mi życie wieczne Bóg daje? Ja tego nie rozumiem, no. No i właśnie nie zrozumiesz tego do końca życia. I masz przychodzić i, przepraszam za słowo, łykać. Ale ja bym chciał to zrozumieć. No widzicie, w Kościele katolickim, nie w chrześcijaństwie, najważniejsza jest pokora. Ja tego nie rozumiem. Ludzie mówią, no nie rozumiemy tego. Mieliśmy fantastycznego proboszcza, biskup go zabiera. Dzieci go kochały, babcie go kochały. Panny na wydaniu go kochały. Każdy po swojemu. No i przyszedł biskup, on też nas kochał i zabiera. No przecież to bez sensu. I nie zrozumiemy tego nigdy. Pan Bóg właśnie chce, żebyśmy przyjęli w pewnym momencie prawdy, dlatego, że On tak chce. I koniec. I dlatego, a przysyła i mówi to do nas, swoją wolę objawia nie przez pioruny, tylko przez zwykłych ludzi, księży, biskupów, przez zwykłych kapłanów, konfesjonale. Kapłan mówi, nie udzielę teraz Panie rozgrzeszenia. Dlaczego? Teraz nie mogę udzielić, bo jeszcze jest grzech. Proszę naprawić pewne sprawy i proszę wrócić. To ja pójdę do innego kościoła. Przyniosę się do polsko-katolików, pójdę do Świadków Jehowych. No, szczęść Boże. Ostatnio mi jeden chłopiec napisał, że wymyślił jakieś... Aha, chodziło o tego dyzmę słynnego. Teraz młodzi bardzo często sobie na bierzmowanie biorą imię dyzma, tego dobrego łotra. Zamierzają, nie wiem, czy całe życie tak przechulać i zdążyć na ostatni moment. Sobie takiego patrona biorą. I gdzieś tam ksiądz biskup powiedział, że nie, to jest fanaberia, ten dyzma, zmień imię. I on mi od razu pisze, proszę księdza, zmienię kościół, a nie imię. No to kochany bracie, jak ty jesteś tak dojrzałym katolikiem, że jeden sprzeciw biskupa, że ci w czymś przeszkodził, że coś nie spełnił twojej woli i ty chcesz odejść od kościoła, to ty się rzeczywiście do bierzmowania nie nadajesz, jak ksiądz biskup jakoś to intuicyjnie wychwycił. Drodzy bracia i siostry, no najtrudniejsza jest pokora. Dlatego zwróćcie uwagę, zresztą myślę, że już zwracacie na to uwagę. Jezus wysyłał uczniów po dwóch. Dlaczego? Nikt nas tak nie upokorzy jak drugi człowiek. Was też wysyła po dwóch. Mąż i żona, z mamą, brat z siostrą. Nie zmienisz sobie brata. Taki ci się urodził kiedyś i takiego masz. I weźmiesz takiego do końca życia. I masz go kochać. Aż białości nieraz dostajemy, bo kurczę, pracę sobie mogę zmienić. Koleżankę zmienić, a tego mojego głupiego braciszka ciągle nie mogę zmienić. No i nie zmienisz go do końca życia. Pokora. Proszę Państwa, opowiadał mi jeden pan, który był na pielgrzymce. Jak to właśnie od tych najbliższych jesteśmy najbardziej upokarzani. I to nam bardzo dobrze robi. Jak był na pielgrzymce w Lourdes chyba, no i robił dużo zdjęć. I był z żoną, więc żonie robił dużo zdjęć. Potem powrócili do domu. I znajomi, którzy byli na pielgrzymce, mówili, słuchaj, wiem, że robiłeś swoje zdjęcia, ale ja też zrobiłem wam parę zdjęć, to przysyłam ci mailem. I on patrzy na wszystkich zdjęciach, które on robił żonie, żona smutna. Na wszystkich zdjęciach, które kolega robił żonie, żona uśmiechnięta. Mówi, co on miał, jakiś aparat inny, kurczę, czy... Nie, bo do kolegi to się żona uśmiecha.
A do mnie to nawet miała taki zestaw min groźnych. Co się tak gapisz na mnie? No tak jest, proszę Państwa. Dla upokorzenia. Ja się tak tam starałem, żeby ona ładnie wyszła. To na żadnym zdjęciu się nie uśmiechnęła kobieta. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz przypomnę słowa księdza Pasierba, nieżyjącego już. Kto szuka kościoła logicznego, sensownego, działającego zgodnie z zasadami marketingu, kościoła sukcesu, wyliczonego, potknie się o zwłoki Chrystusa na Golgocie. Najgłupszą rzeczą w kościele była śmierć Jezusa Chrystusa. I bystry Piotr od razu to wychwycił. Panie Jezu, puknij się w głowę. Po co ci umierać? Stryknij i pokonasz wrogów. Kto chce mieć taki kościół, który będzie logiczny? Wszystko jest jasne, logiczne. Zatrudnimy specjalistów od marketingu, wypracują strategię działania kościoła. Zatrudnimy specjalistów od ekonomii. Kościół się będzie pomnażał materialnie, w ludziach. Nie, kościół ma inną logikę. Jaką? A to, proszę Państwa, nie odgadniemy tej logiki Ducha Świętego. Nie odgadniemy. Proszę znaleźć klucz, w jakim Jezus wybierał apostołów. Nikt nie znajdzie. Ani nie byli najświętsi, ani nie najinteligentniejsi. Jeden jest klucz. Wszyscy spodobali się Jezusowi i ich powołał. Nawet Judasz. Też Pan Jezus ryzykował, bo wybrał. Judasz był bardzo sprytny. Judasz był chciwy, Judasz był obrotny. I to, co mówiłem o Mateuszu, Pan Bóg potrzebował sprytnego i obrotnego, ale niestety nie udało się. Cały swój spryt oddał demonowi, a nie Królestwu Niebieskiemu. Drodzy bracia i siostry, ja nie chcę powiedzieć, że wszystko, co się dzieje w Kościele, z czym się Państwo nie zgadzacie, z czym my się nie zgadzamy, co jest dla nas głupie, absurdalne, to powiemy, bądź pokorny, bo to Duch Święty działa przez tego księdza i ty tego nie pojmujesz. Nie, proszę Państwa, bo jest dziadostwo w Kościele, jest grzech świeckich i duchownych. Tylko zanim wylejemy wodę, przyjrzyjmy się, czy tam nie ma dziecka w tej wodzie. Przyjrzyjmy się. I kto chce logiką i suwmiarką mierzyć sprawy Boże, to mu tej suwmiarki zabraknie. Pamiętajmy, jesteśmy wyznawcami Boga, który ojcu kazał zabić dziecko. Jesteśmy wyznawcami Boga, który największym z apostołów uczynił mordercę. Szaweł się nazywał i mordował ludzi. A Bóg powiedział, ten będzie największym apostołem. Czy jak go przysłali do Ananiasza, to domyślając, jaki ten Ananiasz biedny miał minę. Jak ja bym powiedział, proszę Pana, niech Pan skoczy do Urbana, do Konstancina i powie, żeby Urban został opiekunem ministrantów naszej parafii. A Dodę zrobimy już przewodniczącą Bielanek. Życzę powodzenia, proszę jechać. No przepraszam, ale Pan Bóg ma takie pomysły. Ma takie pomysły i teraz takiemu Bogu służymy. Nie możemy Pana Boga ściągnąć do naszej logiki. Do naszej logiki nie możemy ściągnąć. Ja przepraszam, jak już jestem przy tym temacie księży, bo właśnie te prymicje i te czytania. Jest dużo, księża są ciągle takim ciekawym tematem w Polsce. To jest zagadka naszego kraju. Jak byłem w Londynie i wsiadałem w koloradce do metra, nikt na mnie nie spojrzał. Nikt. Ksiądz to ksiądz. Ludzie czytali książki. W Krakowie, jak się wejdzie w koloradce, to patrz ksiądz. Jezu, ksiądz, zobacz ksiądz. Ksiądz. W Krakowie, tam co drugi na ulicy to ksiądz jest. To jesteśmy ciągle po prostu w temacie ludzi. Ile to jest rozmów o tych księżach. Drodzy bracia i siostry, dużo krytyki jest. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na pewne rzeczy, o których zapominamy. Znaczy to, że ludzie rozmawiają o księżach, to jasne i nikt tego nie zabrania. To, że mówią krytycznie, to jasne. Wymagajcie od nas i my popełniamy błędy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ksiądza nie pójdzie do seminarium i tam 6 lat. Kleryk w seminarium jest gdzieś tak 2/3 roku. Parę miesięcy to jest poza seminarium, jest w domu rodzinnym, jest gdzieś na praktykach. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że może twój chłopak, z którym teraz chodzisz, droga panno, będzie księdzem. I teraz ty go przygotowujesz do kapłaństwa. Jakim będzie księdzem? Że twój syn, który ma 5 latek i biega po domu, może być księdzem za 20 lat. I teraz ty go przygotowujesz do kapłaństwa. Może twój brat będzie księdzem. Teraz ma lat 14. I teraz ty, droga siostrzyczko, przygotowujesz do kapłaństwa. Jak mu mówisz 3 razy dziennie, ty durniu, to on nie będzie bogatą osobowością. Jak chłopak w domu słyszy od rodziców, ludzie to są
chamstwo, ach, ci ludzie, to złodziejstwo tylko. To pójdzie do kancelarii, usiądzie i powie, i mu zagra w głowie, ludzie, to jest chamstwo i złodziejstwo. Pamiętajmy, my wszyscy jakoś wychowujemy księży. Oni z nieba nie pospadali. Przyszli z Mińska, Grodziska, Woli, Ursynowa, Wilanowa i ktoś ich przez 20 lat wychowywał i potem jeszcze wychowywał. Tak samo siostry zakonne, proszę Państwa. Nieraz, ja byłem na Zachodzie, kiedyś pamiętam o takich Polaków, katolicy w Szwajcarii z moim przyjacielem, księdzem, który tam pracuje. No i bardzo narzekano, że tak mało księży jest na zachodzie Europy. Tam w towarzystwie tak niektórzy narzekali. Jak wyszliśmy, ten mój kolega ksiądz mówi, widzisz, oni tak narzekają, że jest mało księży. Oni nas wszystkich uważają za homoseksualistów w większości. Ci chłopcy, którzy tam biegają po tych rodzinach, słyszą, co rodzice mówią o księżach. Który z nich potem zostanie kapłanem, jak matka ciągle nadaje na księży? Czy tak samo, jeśli chodzi o siostry zakonne. Drodzy bracia i siostry, bądźmy bardzo odpowiedzialni za słowa. Przyjdzie do ciebie kolega, jest w dole, chce na przykład iść do spowiedzi, a ty mu wygłosisz całą, przepraszam, że tak mówię, ktoś, wygłosi mu całą mowę krytyczną na temat kapłanów i on nie pójdzie do tej spowiedzi. Niejedna dziewczyna może miała powołanie do życia zakonnego, ale koleżanki mówiły, ale zakonnice mają przechlapane. Jezu, jak one mają przechlapane. Te biedne zakonnice, uciemiężone, biedne zakonnice. I nie wiedziały, że takim gadaniem mogły komuś bardzo skomplikować jego drogę powołania. Jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni. Już nie chcę teraz licytować, bo moim zdaniem my wszyscy w powołaniu kapłańskim mamy bardzo podobny krzyż. Znaczy inny, ale podobny. I uważam, że być księdzem jest tak samo trudne, jak być ojcem i matką. I tak samo realizować się w duszpasterstwie parafialnym jest tak samo trudne, jak wychować syna czy córkę. Ale jeśli już byście spotkali kogoś, kto będzie wam mówił, że księża to mają fajnie, to zaproście go do domu księży emerytów. Wielu ludzi mówi, o Jezu, a jest taki? A gdzie? Ano jest. To jest specyficzny dom emeryta, którego nie odwiedzają ani dzieci, ani wnuki. Jak ksiądz stoi przy ołtarzu i mówi do takich sympatycznych ludzi jak tutaj wy, kochani, to jest mu bardzo fajnie, nie ukrywam. Ale tam w domu emerytów widać trochę prawdy o kapłańskim życiu. Moja znajoma siostra zakonna opowiadała kiedyś o pewnym ojcu dominikaninie, młodziutkim właśnie, zaraz po święceniach, taki neoprezbiter, jakiś chłopak jak laleczka, no śliczny, młody, biały habicik wyprasowany i poszedł po raz pierwszy w życiu do konfesjonału. Usiadł do konfesjonału pierwszy raz w życiu. Wyspowiadał kilka osób. Wyszedł, ukląkł w ławkach i zaczął strasznie płakać. My o tym nie opowiadamy, bo co tutaj się żalić. My starzy już nie płaczemy. Kiedyś jednego księdza zapytali, a ksiądz w duszpasterstwie to w czym się tak specjalizuje? Kanalarz jestem. W konfesjonale robię. W kanałach. Stary kanalarz, to już tam mu nic nie śmierdzi. To. Ale to są kanały. To są, proszę Państwa, kanały. Dlatego ja nie mówię to, żebyście Państwo się nad nami zaczęli żaleć, bo powtarzam, ja każdego ojca i matkę to w rękę całuję na dzień dobry. Tylko żebyśmy szanowali swoje powołanie. My księża wasze, a wy nasze. Żebyśmy się nawzajem szanowali. I nie mówili, że ktoś ma fajnie. Ja też bardzo jestem przeciwny, jak ksiądz przychodzi do rodziny, mówi, tak mało macie dzieci, będziecie mieli więcej dzieci. To tak prosto powiedzieć. Oczywiście przypominać o powołaniu. My musimy do dzietności, ale to tak łatwo powiedzieć. Zróbcie sobie jeszcze trójkę dzieci. Można sobie tak mówić. Jedno wychować jest trudno. Jeśli już mówię o tym narzekaniu na księży, to, że ludzie mówią o księżach, ja też opowiadam o księżach, ja też narzekam na księży. Teraz człowiek przychodzi rano do lustra i mówi, witaj Klecho. Proszę Państwa, ja cały dzień spędzam z księdzem. To wy mnie chyba rozumiecie, jak ja mam ciężkie życie. Ale boli jedno, że ludzie narzekają na księży z radością. Z radością. Chciałem wam opowiedzieć, już nie będę mówił, jak mnie jednak kiedyś pani napadła przy ołtarzu. Psychicznie chora, biedna kobieta i nikt się nie ruszył z ławek. Dzisiaj rano podobno tutaj na 8.30 też był jakiś atak. Taki niezrównoważonego człowieka. To jest właśnie takie przykre, że wszyscy patrzą, ciekawe jak się sytuacja rozwinie. Ciekawe.
A my jesteśmy trochę skrępowani tym strojem i to bardzo chyba. Kochani, kończąc i reasumując, ale nie, no fajnie mamy. Pan Jezus się o nas troszczy bardzo. Przypominam sobie, jak prowadziłem pierwsze w życiu rekolekcje w seminarium w Ełku i taki wróciłem niezbyt zadowolony z tego, co, jak te pierwsze rekolekcje poszły i kilka dni potem dostałem list od syna, mojego duchowego syna. Nie wiedziałem w ogóle, od kogo to jakiś kleryk napisał do mnie. Jak to? O, syn do ojca napisał. Proszę księdza, mówi, 3 punkty. Punkt pierwszy, rekolekcje były niezłe. O, to już mi ulżyło. Jak facet mówi niezłe, to były genialne. Pamiętajcie, drogie panie, chłopak powie, że masz niezłą sukienkę, to jest genialna sukienka. Punkt drugi, pisze mi mój syn z Ełku. Niech sobie ksiądz wyreguluje gaźnik, bo ma ksiądz rurę wydechową czarną. Jak odmawiałem różaniec, to przeanalizowałem księdza Poloneza. Punkt trzeci, przysyłam księdzu grosik na szczęście. W liście był rzeczywiście grosik. I od razu się żyje zrodziło. My mamy wszędzie dzieci. Wszędzie dzieci. Nawet niedawno szedłem rano tutaj z Starym Miastem, bez sutanny, tak w normalnym ubraniu. Idzie jakaś Azjatka, nie wiem, Chinka, Japonka, tak sobie myślę. Oni to są gorliwi. Już od 8 rano zwiedzają Stare Miasto. Ona się tak na mnie patrzy, mówi, szczęść bazę. Nigdy w Azji nie byłem, a mam dzieci też jakieś w Azji. Kochani, a teraz kończąc. Zdarza się, że ktoś w kościele, no zdarza się, został kiedyś przez jakiegoś księdza skrzywdzony, obrażony, poniżony. I takie rany się nosi, bo to jest rana od ojca, więc taką ranę się nosi. Być może ja kogoś obraziłem na kazaniu, być może obraziłem kogoś w rozmowie. Nawet mogę o tym nie wiedzieć, bo ludzie się zatną, uśmiechną się, powiedzą szczęść Boże, pójdą, a w sercu wynoszą ranę. To chciałem z tego miejsca powiedzieć takiemu człowiekowi, że go bardzo przepraszam. I naprawdę wzbudzam w sobie w tej chwili najszczersze intencje, żeby to nie był jakiś chwyt marketingowy. Ale naprawdę przepraszam. I mam do was prośbę. I przepraszam za księdza, który może cię obraził, może to nie byłem ja. Ale nosisz zadrę i powiedziałeś, że tych czarnych to nie będziesz kochał. Ale jestem jeszcze jednego pewny, że wy znacie ludzi, którzy się na kościół obrazili. Oni nie przychodzą do kościoła. Oni księdza po kolędzie nie wpuszczają. Ale wy ich znacie. Twoja koleżanka w pracy ciągle nadaje na czarnych, bo kiedyś jej ksiądz ściągnął za pogrzeb, jak jej dziecko umarło i ona powiedziała, że klechą nie wybaczy. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Przeproś ją. Przeproś ją w moim, naszym imieniu. No co można więcej zrobić? No przepraszam. Ale czy ja mogę obiecać, że jak ona wróci do kościoła, to już nigdy nie spotka aroganckiego księdza? No to ja odpowiadam pytaniem, a czy ty możesz obiecać, że się z mężem nie pokłócisz? No może przyjść moment nerwów, słabości. Ale z drugiej, i przepraszam z całego serca za swoje winy i braci kapłanów. Ale mam do was prośbę. Jeśli ty gadałeś na księży i rozbijałeś jedność Kościoła, to też przeproś. I wyspowiadaj się z tego. Bo grzech przeciwko jedności Kościoła jest jednym z największych grzechów w chrześcijaństwie. Rozbijanie jedności Kościoła i rozsiewanie plotek, nawet słusznych, ale rozbijanie. Przeprośmy się, kochani, nawzajem przy okazji tych czytań o apostołach. Bo my się spotykamy nie w kawiarni, my się co niedziela spotykamy i w większości z księży spotykacie się na mszy świętej. A Jezus powiedział twardo, kto chce przyjść do ołtarza, a coś ma przeciwko bratu, czy brat przeciwko niemu, niech nie przychodzi do ołtarza, tylko pierwszy się pojedna i załatwi. I załatwi sprawę. Przeprośmy się, kochani, bądźmy jednością. Chrystus się tak bardzo modlił o jedność na ostatniej wieczerzy. Ojcze, aby byli jedno, troszczmy się o tę jedność Kościoła, o tę jedność między wami, między nami i tej tutaj takiej pionowej jedności, żebyśmy zawsze ofiarę Pańską składali w życzliwości wzajemnej do siebie. Amen. Chrystus powołał nas jako organizm. Chrystus powołał nas jako jedno ciało, w którym różne członki pełnią różne funkcje i zadania. Przedstawmy Mu teraz nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie, świeccy, duchowni, osoby konsekrowane rzeczywiście troszczyły się o to, by nas demon nie rozbił, nie rozbił naszej jedności. Ciebie prosimy. Za księdza Seweryna, który za 3 godziny odprawi tu przeprymicyjną, za wszystkich naszych neopresbiterów warszawskich, niech Pan będzie ich mocą i niech tej pierwszej gorliwości nigdy nie stracą. Ciebie prosimy.
za kapłanów, którzy się pogubili, wpadli w grzech alkoholizmu, w jakieś złe związki z kobietami, odeszli od posługi kapłańskiej. Niech Bóg będzie dla nich miłosierny i uratuje ich duszę. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy są powołani do kapłaństwa i do życia zakonnego, aby nikt nie stanął im na drodze, aby nikt im nie obrzydził tej drogi, aby wybrali tak, jak chce Chrystus. Ciebie prosimy. Za Anię i Marcina, którzy dziękują dzisiaj Panu Bogu za pierwszy rok swojej wspólnej małżeńskiej drogi, niech Pan im dalej błogosławi we wszystkim. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za zmarłych kapłanów, którzy kiedyś nas uczyli religii, za naszych proboszczów zmarłych. Pomódlmy się za tych księży, którzy są w domu księży emerytów w Otwocku i w innych domach, często schorowanych bardzo. Niech Pan zmarłym da życie wieczne, chorym wytrwałość w cierpieniu. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pamiętali, jak Chrystus daruje nam nasze winy, odpuszcza nam grzechy i byśmy sobie, wymagając od siebie, jednak też winy potrafili darować. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, posyłaj do nas swoich pasterzy, abyśmy z naszej pustyni zeszli do ziemi obiecanej, byśmy tej drogi nie zagubili.